aus den Schriften des Johannes. Przeczytajmy z pism, które zapisał Jan. Johannes 10. Najpierw z Ewangelii Jana, z 10 rozdziału. Vers 16. Wiersz 16. Ewangelia Jana, 10 rozdział, wiersz 16. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Und aus dem ersten Johannesbrief, i z pierwszego listu Jana, kapitel 2, z drugiego rozdziału, vers 12 bis 14. Od 12 do 14 wiersza. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, od 12 do 14 wiersza. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Offenbarung 21. I z Księgi Objawienia, z 21 rozdziału, vers 9 in der Mitte, wiersz 9, druga połowa, bis vers 14. Do 14. Komm her, ich will dir. Objawienie, 21 rozdział, od 9 wiersza, druga połowa, 14. Do wiersza 14. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka, i zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od zachodu 3 bramy i od południa 3 bramy. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion, 12 apostołów baranka. Johannes war ein Jünger und Apostel des Herrn. Jan był uczniem i apostołem Pana. Wahrscheinlich war er der jüngste der Jünger. Prawdopodobnie był najmłodszym ze wszystkich uczniów. Und doch hatte er das größte Verständnis vom Herrn Jesus. A jednak on miał największe zrozumienie osoby Pana Jezusa. Das ist etwas, das den Jungen unter uns Mut macht. To jest właśnie rzecz, która szczególnie nas młodych bardzo zachęca. Den Herrn zu kennen und zu lieben. Aby Pana coraz bardziej poznawać i miłować. Das ist keine Alterserscheinung. Das ist nicht erst im Alter zu erfassen. Gdyż sprawę tą nie, ta sprawa nie jest tylko przeznaczona dla tych, którzy są najstarsi. Nein, auch junge dürfen sich setzen in den Schoß des Herrn. Również i najmłodsi mogą zasiąść na łonie Pana. Nahe beim Herrn sein. A więc być blisko przy Panu. Und dann wird Gott dir diesen wunderbaren Herrn und Heiland zeigen. A wtedy Bóg pokaże ci tego cudownego Pana i Zbawiciela. Wir sehen oft
Johannes und Petrus zusammen. Bardzo często razem ze sobą oglądamy właśnie Piotra i Jana. Zwei ganz verschiedene Männer. A byli to dwaj bardzo różni od siebie mężczyźni. Petrus ein spontaner und großer Redner. Piotr był człowiekiem spontanicznym i wielkim mówcą. Johannes ein großer Schweiger. A Jan był bardzo milczący. Sie hatten eine nicht dieselbe Beschäftigung. Również i oni nie mieli tego samego zajęcia. Petrus beschäftigte sich mit seiner Liebe zum Herrn. Piotr zajmował się swoją miłością do Pana. Johannes beschäftigte sich mit der Liebe des Herrn zu ihm. A Jan zajmował się miłością Pana do niego. Seine bessere Beschäftigung. I to było lepsze zajęcie. Es ist natürlich wichtig, dass wir den Herrn lieben. Jest naturalnie rzeczą ważną, abyśmy Pana miłowali. Aber Liebe zum Herrn bewahrt uns nicht vor einem Fall. Ale miłość do Pana nie zachowuje nas od upadku. Wenn nicht Liebe zum Herrn verbunden ist mit einer wahren Demut. Jeżeli miłość do Pana nie jest połączona z prawdziwą pokorą. Nachdem der Herr in den Himmel gegangen war, po tym, gdy Pan odszedł już do nieba, blieben Petrus und Johannes als Kronzeugen, als Hauptzeugen auf Erden. Piotr i Jan pozostali właśnie jako ci świadkowie koronni, jako ci najważniejsi świadkowie tutaj na ziemi. Der Herr hat drei Kronzeugen beauftragt. Pan dał zlecenie trzem koronnym świadkom: Jakobus, Johannes und Petrus. Jakubowi, Piotrowi i Janowi. Sie sollten Zeugen vom Leben, vom Sterben und von der Auferstehung des Herrn. Oni mieli świadczyć właśnie o życiu, o śmierci i o zmartwychwstaniu ich Pana. Und weil sie von Gott eingesetzte Zeugen waren, a ponieważ byli postanowionymi przez Boga świadkami, waren sie die zentralen Personen, die der Feind Gottes angriff. To automatycznie stali się też centralnymi osobami, przeciwko którym swoje ataki teraz wystosował nieprzyjaciel. Und schon bald gelang es dem Feind Jakobus zu töten. I wkrótce udało się nieprzyjacielowi zabić właśnie Jakuba. Und dann gelang ein zweiter Schlag, brachte Petrus ins Gefängnis. Następnie udało mu się dokonać drugiego ataku, a mianowicie wtrącić Piotra do więzienia. Und dann ist etwas Besonderes geschehen. I wtedy stało się coś szczególnego. Da hat Gott persönlich unmittelbar eingegriffen. Wtedy Bóg osobiście i bezpośrednio wkroczył w tą sytuację. Und Petrus aus dem Gefängnis geführt. I wyprowadził Piotra z więzienia. Weil zwei Hauptzeugen erhalten wollte. Dlatego, że Bóg chciał zachować tych dwóch koronnych świadków. Und sie haben gezeugt. I oni potem też bardzo świadczyli. Petrus sagt in 2. Petrus 1. Piotr pisze w drugim liście, w pierwszym rozdziale tego listu. Wir haben euch nicht ein Märchen erzählt. Nie opowiadaliśmy wam baśni. Sondern wir sind Augenzeugen der herrlichen Größe des Herrn gewesen. Ale my byliśmy naocznymi świadkami tej wspaniałej wielkości Pana. Und Johannes sagt in seinem ersten Brief. A Jan pisze w swoim pierwszym liście, was wir gehört, to co słyszeliśmy, was wir mit unseren Augen gesehen, to co naszymi oczami widzieliśmy, was wir mit unseren Händen betastet, to co naszymi dłońmi dotykaliśmy, betreffend das Wort des Lebens, co dotyczy właśnie tego słowa żywota. Es war nicht der Auftrag von Johannes, uns die Wahrheit
über die Versammlung Gottes mitzuteilen. To nie było zadaniem Jana, aby przekazać nam prawdy dotyczące zgromadzenia. Dazu hat der Herr noch ein anderes Werkzeug zubereitet. W tym celu Pan przygotował jeszcze inne narzędzie. Saulus von Tarsus. Saul z Tarsu. Der diese Begegnung hatte mit dem verherrlichten Herrn. Ten człowiek, który miał spotkanie w swoim życiu z tym uwielbionym Panem. Er war das Werkzeug Gottes, die Wahrheit über die Versammlung uns mitzuteilen. On był tym narzędziem Bożym, aby przekazać nam tą prawdę o zgromadzeniu. Und dennoch kannte Johannes diese Wahrheit auch. A pomimo tego Jan też tą prawdę znał. Es gibt manchmal Brüder, die denken, dass sie mehr wissen über die Versammlung als der Apostel Johannes. Są czasami bracia, którzy sami o sobie myślą, że więcej wiedzą na temat zgromadzenia niż nawet Jan. Aber sie täuschen sich. Ale mylą się. Johannes war dabei in Matthäus 16. Jan był obecny przy tym, gdy w Mateusza w 16 rozdziale, als der Herr sagt, auf diesen Felsen werde ich die Versammlung bauen. Pan Jezus powiedział, na tej skale ja zbuduję zgromadzenie. Er war auch dabei, als der Herr sagte, wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. On również był obecny w tym momencie, gdy Pan powiedział, że tam, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest w moim imieniu, tam ja jestem pośród nich. Wenn wir Johannes betrachten in der Apostelgeschichte, i gdy zaczniemy obserwować Jana w Dziejach Apostolskich, dann steht er neben Petrus. To zauważymy, że często znajduje się obok Piotra. Ich glaube, wir lesen nur zwei Sätze von Johannes in der Apostelgeschichte. Myślę, że tylko dwa zdania są zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich dotyczące Jana. Petrus hat diese großen Ansprachen gehalten. Wtedy, gdy Piotr te wielkie przemówienie do ludu skierował, in Kapitel 2 die Ansprache mit christlichem Charakter. W drugim rozdziale oglądamy to przemówienie niosące ten charakter chrześcijański. In Kapitel 3 die Ansprache mit jüdischem Charakter. W trzecim rozdziale to przemówienie niosące ten charakter żydowski. Tausende haben sich bekehrt. I tysiące ludzi się nawróciło. Und Johannes steht schweigend dabei. A Jan stał obok w milczeniu. Und dann schwieg er noch 50 Jahre. A następnie on milczał jeszcze przez następnych 50 lat. Und dann hat er die Feder in die Hand genommen. A następnie wziął do ręki pióro. Und hat inspiriert durch den Geist. I inspirowany przez Ducha. Fünf Dokumente der Heiligen Schrift niedergeschrieben. Zapisał 5 dokumentów Pisma Świętego. Das Johannesevangelium. Ewangelię Jana. Die drei Johannesbriefe. 3 listy Jana. Und die Offenbarung. I Księgę Objawienia. Und wir können erkennen in diesen Schriften des Johannes, i w tych wszystkich pismach Jana możemy poznać, dass er die Wahrheit über die Versammlung Gottes kannte, że on znał tą prawdę o zgromadzeniu Bożym. Und er zeigt uns 4 Seiten dieser Wahrheit. I on pokazuje nam 4 strony tej prawdy. Dieser Versammlung Gottes, welche die Gesamtheit aller Erlösten der Gnadenzeit ist. To zgromadzenie, które jest zborem wszystkich odkupionych z całego okresu łaski. Und diese 4 Seiten, die Johannes zeigt, möchte ich heute euch gerne vorstellen. I właśnie te 4 punkty widzenia Jana chciałbym wam dzisiaj przedstawić. Und es wird nicht eine schwierige Botschaft sein. Nie będzie to trudne poselstwo. Ich werde die Hauptpunkte versuchen vor euch hinzustellen. I postaram się te główne punkty wam przedstawić. In Johannes 10 sagt er, die Versammlung ist eine Herde. W
Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, mówi on, że zgromadzenie jest właśnie taką owczarnią. Nicht viele Herden, nie wiele owczarni, sondern eine Herde. Tylko jedna owczarnia. Und wenn die Versammlung eine Herde ist, a jeśli zgromadzenie jest tą jedną owczarnią, dann ist der große Gedanke, dass sie einen Hirten hat. To najważniejszą myślą w tym jest to, że ta jedna owczarnia ma jednego pasterza. Das ist Johannes 10, Vers 16. O tym mówi właśnie 16 wiersz 10 rozdziału Ewangelii Jana. Ich liebe diesen Vers. Bardzo miłuję ten wiersz. In Johannes 10 spricht der Herr, dass er hineingeht in den jüdischen Schafhof. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale Pan również mówi o tym, że on udaje się do tej żydowskiej owczarni. Er ist nicht über die Mauer geklettert. On nie wdrapał się i nie wszedł przez mur. Er ist durch die Tür eingegangen. Nie, on wszedł do owczarni przez drzwi. Durch die Ankündigung und Rechtmäßigkeit des Alten Testaments. Na podstawie tych wszystkich prawd ogłoszonych w Starym Testamencie i te, które się w Nowym Testamencie urzeczywistniły. Und wir lesen dann, die Schafe hören seine Stimme. I czytamy o tym, że owce słuchają głosu Jego. Das sind die Menschen des Volkes Israel. To są ludzie z ludu izraelskiego. Und dann spricht er von seinen eigenen Schafen. A następnie on mówi o swoich własnych owcach. Die er mit Namen ruft. Te owce wzywa po ich imieniu. Und sie hören seine Stimme. I oni słuchają jego głosu. Und sie folgen ihm. I idą za nim. Einem Fremden folgen sie nicht. I za obcym nie pójdą. Weil sie seine Stimme nicht kennen. Dlatego, że nie znają jego głosu. Das ist eine ganz wichtige Belehrung. To jest bardzo ważne pouczenie. Man hört mal, dass wir alle schlechten Dinge kennen müssen in der Christenheit. Czasami słyszy się, że ktoś mówi, że trzeba w chrześcijaństwie poznać wszystkie złe rzeczy, damit wir nicht auf falsche Wege kommen. Po to, aby samemu nie wejść na błędne drogi. Aber das zeigt der Herr uns nicht. Ale czegoś takiego Pan nam nie pokazuje. Er sagt, einem Fremden folgen sie nicht. Pan powiedział, a za obcym nie pójdą. Weil sie seine Stimme nicht kennen. Dlatego, że nie znają jego głosu. Ein großes Schiff fuhr in einen gefährlichen Hafen. Było tak, że ogromny statek musiał wpłynąć do niebezpiecznego portu. Es gab unter Wasser gefährliche Felsen. Gdyż na tym wejściu do portu na dnie znajdowały się niebezpieczne skały. Ein Passagier geht zum Kapitän auf die Kommandobrücke. I jeden z pasażerów poszedł na mostek dowodzony przez kapitana. Er sagt, bestimmt kennen Sie hier jeden Felsen. On powiedział, z całą pewnością Pan zna tutaj na wejściu do tego portu każdą skałę. Damit sie das Schiff unversehens gut in den Hafen bringen können. Po to, aby Pan mógł ten statek wprowadzić nieuszkodzony do portu. Er sagte, nein. Ten kapitan powiedział, nie. Ich kenne keinen einzigen Felsen. Nie znam ani jednej skały. Aber ich kenne den Weg, wo es keinen Felsen hat. Ale ja znam tą drogę, na której nie ma ani jednej skały. Und da fahre ich hinein. I właśnie po tej drodze ja płynę. Seht ihr, wir folgen dem guten Hirten. Tak, spójrzcie, my naśladujemy dobrego pasterza. Weil wir seine Stimme kennen. Dlatego, że my znamy jego głos. Und jetzt führt der Herr diese seine Schafe. I teraz Pan prowadzi swoje owce. Aus diesem jüdischen Schafhof hinaus. On wyprowadza ich z tej żydowskiej owczarni. Und dann macht er ihnen klar, i następnie on im jasno pokazuje, dass er sie liebt, że ich miłuje,
und dass er treu zu ihnen steht. I że on jest dla nich wierny. Er macht das in zwei Bildern klar. On to jasno pokazuje na podstawie dwóch obrazów. Er spricht von einem Dieb. On mówi na przykład o złodzieju, der kommt zu schlachten und zu töten, który przychodzi do owczarni, aby zażynać i zabijać. Und er spricht von einem Mietling. I on mówi również i o tym, który jest najemnikiem, der die Schafe weidet für Lohn. Ten jest pasterzem, który owce pasie, ale za wynagrodzeniem. Und ich möchte eine Hilfe geben für diese Verse. I chciałbym wam teraz podać pewną pomoc, aby zrozumieć te wiersze. Seht ihr, die Bibel ist ein hochinteressantes Buch. Pamiętajcie, Biblia jest bardzo mocno, bardzo wielce interesującą księgą. Wir finden darin Poezji. W tej księdze znajdujemy poezję. In den Psalmen. W psalmach. Wir finden in den Schriften von Paulus öfters Ironie. I w pismach apostoła Pawła znajdujemy również też i teksty ironiczne. Und hier in Johannes 10 sehen wir, dass Gott spricht in Kontrasten. A tutaj w Ewangelii Jana w 10 rozdziale widzimy, jak Bóg do nas przemawia poprzez przedstawienie kontrastów. Alles inspiriert durch den Geist. A wszystko to jest przecież inspirowane przez Ducha. Und er zeigt hier einen dunklen Hintergrund. I tutaj Duch Święty pokazuje nam ciemne tło. Ich denke an einen Tag, es ist fast 40 Jahre zurück. Ja teraz przypominam sobie jeden z dni, około 40 lat wstecz. Da war ich frisch verlobt. Wtedy byłem świeżo zaręczony. Und ich ging mit meiner jungen Verlobten zu einem Juwelier. I z moją młodą narzeczoną poszedłem do jubilera. Um Eheringe zu kaufen. Aby zakupić obrączki. Übrigens das einzige Mal, dass ich in so einem Laden war. A tak poza tym, to jest to jedyny raz, gdy w takim sklepie w ogóle byłem. Und ich sagte, wir wollen Eheringe kaufen. I powiedziałem, że chcielibyśmy zakupić obrączki. Dann nimmt dieser Mann ein schwarzes Tuch und legt es auf den Tisch. I wtedy ten sprzedawca wziął serwetkę czarną i położył ją na ladę. Ich war erstaunt. Byłem zdziwiony. Ich dachte, wir sind doch nicht an einer Beerdigung. Pomyślałem sobie, przecież my nie jesteśmy na pogrzebie. Und dann legte er die Ringe auf dieses Tuch. I wtedy położył te obrączki na tej serwetce. Da habe ich gemerkt, das ist ein guter Verkäufer. I wtedy zauważyłem, to jest dobry sprzedawca. Auf diesem schwarzen Hintergrund. Bo na tym ciemnym tle, albo czarnym tle, leuchteten diese Ringe in besonderer Schönheit. Te obrączki błyszczały w szczególnej piękności. Das sind die Gedanken von Johannes 10. Takie właśnie są myśli zawarte w 10 rozdziale Ewangelii Jana. Unter dem Hintergrund des Diebes, der Hass markiert. Właśnie na tle tego złodzieja, który skrycie tutaj podchodzi z nienawiścią. Zeigt der gute Hirte seine Liebe. Dobry pasterz pokazuje swoją miłość. Hinter dem dunklen Hintergrund des Mietlings. I na tle tego ciemnego tła tego najemnika. Der wegläuft, wenn Gefahr ist. Ten, który ucieka, gdy pojawia się niebezpieczeństwo. Der untreue markiert. Ten, który skrywa swoją niewierność. Zeigt der Herr seine Treue. Pan pokazuje swoją wierność. Er zeigt seine Liebe und Treue. On pokazuje swoją miłość i wierność. Bis in den Tod. Aż na śmierć. So groß ist seine Liebe. Tak wielką jest jego miłość. So groß ist seine Treue. Tak wielką jest jego wierność. Und jetzt kommen wir zu Vers 16.
I teraz możemy zwrócić nasze spojrzenie na wiersz 16. Ich habe andere Schafe. Tutaj w tym wierszu Pan powiedział: mam też i inne owce, die nicht aus diesem Hof sind, które nie są z tej owczarni. Die nicht aus dem Volk Israel sind, meint er. Miał na myśli tutaj, że one nie są z ludu izraelskiego. Das sind seine Schafe aus Polen. To są właśnie te wszystkie owce z Polski. Und aus der Schweiz. I ze Szwajcarii. Und jetzt sehen wir einen wunderbaren Satz. I teraz widzimy tutaj cudowne zdanie. Auch diese muss ich bringen. Również i te muszę przyprowadzić. Wunderbare Sache. Cudowna rzecz. Und jetzt sagt, bringt er diese aus ganz verschiedenen Völkern. I teraz on mówi: ja je wszystkie zgromadzę z całkiem różnych narodów tego świata. Zu einer Herde zusammen. I zgromadzę je do jednej owczarni. Und jetzt führt er sie nicht in einen neuen Schafhof. I teraz nie wprowadza ich wszystkich do nowej owczarni. Um sie zusammenzuhalten. Aby je razem mieć czy zgromadzić. Auf christlichem Boden gibt's nicht eine Mauer, um die Schafe zusammenzuhalten. Na tym podłożu chrześcijańskim nie ma muru, który by otaczał wszystkich i siłą trzymał razem. Die Versammlung Gottes wird zusammengehalten durch eine Person. Gdyż zgromadzenie Boże jest trzymane razem poprzez jedną osobę. Durch die Anziehungskraft der Person des Herrn Jesus. Trzymane jest razem poprzez tą siłę przyciągania Pana Jezusa. Das ist doch der Grund, warum wir heute beisammen sind. To jest właśnie powód tego, dlaczego dzisiaj w południe jesteśmy tutaj razem zgromadzeni. Der Herr Jesus hält uns zusammen. To właśnie Pan Jezus nas tutaj razem trzyma. Was soll uns noch zusammenhalten, wenn er uns nicht zusammenhält? Cóż innego miałoby nas razem trzymać, jeżeli on by nas nie trzymał razem? Diese eine Herde hat ein Zentrum, einen Mittelpunkt. Ta jedna owczarnia ma jedno centrum i jeden punkt centralny. Und das ist der Hirte. A to jest mianowicie ten pasterz. Wir gehen zum ersten Johannesbrief. I teraz przejdźmy do pierwszego listu Jana. Da zeigt der Apostel, dass die Versammlung eine Familie ist. Tutaj pokazuje apostoł, że zgromadzenie Boże jest rodziną. Die Familie Gottes. Jest rodziną Bożą. Diesen Ausdruck finden wir nicht im Wort Gottes. Tego wyrażenia nie znajdujemy zapisanego w Słowie Bożym. Aber die Sache wohl. Ale tą rzecz z całą pewnością. Wir finden hier im ersten Johannesbrief die Familie. Tutaj w pierwszym liście Jana oglądamy rodzinę. Die Versammlung Gottes als Familie Gottes. Zgromadzenie Boże jako rodzinę Bożą. Was ist der große Gedanke? I jaka jest teraz ta wielka, najważniejsza myśl z tego płynąca? Unterscheidung. Rozróżnianie. Ich möchte gern, dass ihr alle diese Schlüsselworte behaltet. Chciałbym tak bardzo, abyście wszyscy zapamiętali te główne słowa. In der Familie Gottes unterscheidet man. W tej rodzinie Bożej rozróżnia się, czy należy rozróżniać. Zwischen Väter, Jünglingen und Kindlein. Pomiędzy ojcami, pomiędzy młodzieńcami i pomiędzy dziateczkami. Das ist etwas sehr Wichtiges. Jest to rzecz bardzo ważna. Dass wir nicht von einem Kindlein im Glauben erwarten, was wir von einem Vater erwarten könnten. Abyśmy nie oczekiwali od kogoś, kto jest dziecięciem we wierze, tego, co można oczekiwać od kogoś, kto jest ojcem we wierze. Und dass ein Jungbekehrter nicht sich benimmt wie ein Gläubiger, der schon Jahrzehnte mit dem Herrn geht. I abyśmy nie oczekiwali, aby młodo nawrócony tak się zachowywał, jak ktoś, kto jest już we wierze dziesiątki lat.
Ich treffe das manchmal an. Czasami spotykam się z tym, dass ein junger Bruder betet wie ein 70-jähriger. Że młody brat modli się jak 70-letni brat. Das ist nicht normal. To nie jest rzecz normalna. Ein junger Bruder darf beten wie ein junger Bruder. Młody brat może modlić się jak młody brat. Und ein Vater in Christus, a ojciec w Chrystusie, darf sich benehmen wie ein Vater. Może się tak zachowywać jak ojciec. Und ich möchte jetzt zeigen, was Johannes vorstellt. I chciałbym wam teraz przedstawić, co tutaj opisuje Jan. Manchmal hört man, dass er sagt unterschiedliche Erkenntnis. Czasami słyszy się, że on mówi o różnym poziomie poznania. Aber das ist nicht der Gedanke von Johannes. Ale to nie jest ta myśl, która w tym liście Jana jest zawarta. Sondern er zeigt uns unterschiedliche Reife. Nie, on tutaj nam pokazuje różnorodną dojrzałość. Unterschiedliche Reife im Glauben. Różnorodną dojrzałość we wierze. Dann zeigt er auch nicht, wie manche denken. Również nie pokazuje tego, jak niektórzy też myślą. Wie aus einem Kindlein ein Jüngling wird. Jak z dziecięcia staje się młodzieniec. Und wie aus einem Jüngling ein Vater wird. I jak z młodzieńca staje się ojciec we wierze. Nein, er charakterisiert den Vater. Nie, on tutaj po prostu charakteryzuje, jakim jest ojciec. Er charakterisiert den Jüngling. On charakteryzuje młodzieńca. Und er charakterisiert das Kindlein. I również też i dzieciątko charakteryzuje. Das ist seine Absicht hier. Taki jest jego zamiar w tym rozdziale. Und er fängt beim Vater an. I zaczyna sprawę od ojców. Ich fange jetzt beim Kindlein an. Ale ja zacznę od dziateczek. Das ist ein Mensch, der sich bekehrt hat. Mowa tutaj jest o człowieku, który się nawrócił. Der geglaubt hat an das, den Namen und das Werk des Herrn Jesus. Który uwierzył w imię i w dzieło dokonane przez Pana Jezusa. Und in dem der Geist Gottes dieses Werk versiegelt hat. I w którym Duch Boży to dzieło zapieczętował. Gott, der Heilige Geist, wohnt in ihm. I Bóg, Duch Święty, zamieszkał w nim. Das wird uns in Johannes, in Epheser 1, Vers 13 gezeigt. Jest to nam pokazane w liście do Efezjan, 1 rozdział, 13 wiersz. Nachdem wir geglaubt haben, tam czytamy, po tym jak uwierzyliśmy, sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Und wir sind dadurch Kindlein im Glauben geworden. I przez to staliśmy się też dziateczkami we wierze. Und der Charakter des Kindleins, a charakterem tego dziecięcia jest, ist, dass es den Vater kennt. Jest to, że zna ojca. Er kennt noch nicht alle Eigenschaften des Vaters. Nie zna może jeszcze wszystkich cech ojca. Johannes zeigt hier nicht Kenntnis durch Erfahrung. Jan nie pokazuje tutaj tego poznania poprzez poczynienie doświadczenia w życiu, sondern Kenntnis durch Belehrung. Ale on pokazuje tutaj poznanie przez otrzymanie pouczenia. Durch Gottes Wort ist das Kindlein belehrt. To dziecię jest pouczone przez Słowo Boże. Dass dieser große Gott sein Vater ist. I wie, że ten wielki Bóg jest jego ojcem. Und er erkennt ihn. I to dziecię zna go. Ich erlebe das manchmal, wenn ich zu Besuch bin bei Geschwistern. Ja czasami to przeżywam, gdy odwiedzam wierzących. Und nach der Zusammenkunft man im Gang draußen noch zusammen ist und spricht. I gdy po zgromadzeniu są wszyscy w korytarzu i rozmawiają ze sobą. Da hat es manchmal kleine Kinder, die kaum laufen können. I zdarzają się takie małe dzieci, które ledwo potrafią chodzić. Aber unfehlbar erkennen sie ihren eigenen Vater.
ale nieomylnie zawsze rozpoznają swojego własnego ojca. Inmitten dieser vielen Männer, stojąc pośrodku tych wielu różnych mężczyzn, die alle schön angezogen, wszyscy są przecież pięknie przyodziani, und eine Krawatte tragen, wszyscy mają zawiązany krawat, sie erkennen ohne Not, ohne Zweifel ihren Vater. A to dzieciątko bez żadnej trudności i bez wątpliwości rozpoznaje swojego ojca. Das ist das Kindlein im Glauben. Taki jest właśnie obraz tego dziecięcia we wierze. Dann werden uns Jünglinge charakterisiert. Następnie tutaj scharakteryzowani są młodzieńcy we wierze. Das sind solche, die schon länger dem Herrn angehören. To są tacy, którzy już dłużej należą do Pana. Und sie sind gekennzeichnet durch Mut und Kraft. A oni charakteryzują się odwagą i siłą. Sie haben den Bösen überwunden. I czytaliśmy, że oni zwyciężyli złego. Sie gehen mit festen Schritten den Weg des Glaubens. Oni idą teraz mocnymi krokami po drodze wiary. Ich hoffe, dass es hier viele Jünglinge gibt. Mam nadzieję, że wśród was jest właśnie wielu takich młodzieńców, die dem Herrn angehören, którzy należą do Pana, die konsequent mit festen Schritten dem Herrn Jesus nachfolgen. Którzy konsekwentnie i mocnym krokiem naśladują Pana Jezusa. Und dann charakterisiert er die Väter. A następnie tutaj znajdujemy opis charakteryzujący ojców. Und wenn ich jetzt etwas zu den Vätern sage, i gdy teraz mogę coś powiedzieć na temat ojców, dann will ich nicht sagen, dass ich ein Vater bin, to nie chciałbym tego powiedzieć, że to ja jestem tym ojcem, aber ich versuche zu erklären, was ein Vater ist. Ale ja spróbuję wam wyjaśnić, kto to jest ojciec. Er hat den erkannt, der von Anfang ist. Ojciec poznał tego, który jest od początku. Das ist der Herr Jesus. To jest Pan Jezus. Ein Vater in Christus vergleicht alles mit dem Herrn Jesus. Ojciec w Chrystusie, on wszystko porównuje z Panem Jezusem. Und sieht dabei, dass nichts mit ihm zu vergleichen ist. I widzi przy tym, że niczego nie można porównać z Panem. Vor eineinhalb Jahren zogen meine Frau und ich in eine ganz neue Wohnung. Pół roku temu ja i moja małżonka wprowadziliśmy się do całkowicie nowego mieszkania. Das war ein Erlebnis für mich, was ich noch nie erlebt habe. To było tak wielkie przeżycie, jakiego ja jeszcze w życiu swoim nie doświadczyłem. Ich habe ein Leben lang in uralten Häusern gewohnt. Gdyż ja całe swoje życie mieszkałem w bardzo starych, zabytkowych domach. Mein Haus, wo ich viele Jahrzehnte wohnte. Mój dom, w którym 35 Jahre. Wiele dziesięcioleci, a mianowicie 35 lat mieszkałem. War 250 Jahre alt. Miał już 250 lat. Więc komme ich in eine neue Wohnung. I teraz wprowadzałem się do nowego mieszkania. Ich bin mit meiner Frau darin. I jestem wewnątrz tego mieszkania z moją małżonką. Alles neu. Wszystko nowe. Und ich war tief beeindruckt. Byłem pod wielkim wrażeniem. Und dann habe ich gedacht. I wtedy ja myślałem. Aber was ist das neben meinem Herrn? Ale cóż to wszystko jest w porównaniu z moim Panem? Ich vergliche es mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Ja porównałem to po prostu z chwałą Pana Jezusa. Und das ist ein Ansatz bei mir gewesen, i Vater zu sein. Początek. I to właśnie można porównać, że to stało się początkiem stania się ojcem we wierze. Ich habe in meinem Leben nicht viele Väter in Christus getroffen. W moim życiu nie spotkałem zbyt wielu ojców we wierze. Ich fürchte, dass wir oft sehr lange Kindlein bleiben.
Ja obawiam się, że my bardzo długo pozostajemy dziateczkami. Ich habe im Neuen Testament gesucht nach Vätern. I ja w Nowym Testamencie poszukiwałem takich ojców. Und ich kann mit Sicherheit nur von zwei Personen sagen, dass sie Väter waren. I z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że znalazłem tylko dwie osoby, o których mogę powiedzieć, że są ojcami we wierze. Das war der Apostel Johannes. To był właśnie apostoł Jan. Und das war der Apostel Paulus. I to był apostoł Paweł. Das war auch ein Vater in Christus. To też był ojciec w Chrystusie. Wir gehen zu 2. Timotheus 1. Przejdźmy do drugiego listu do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Vers 12. 12 wiersz. Ich hoffe, dass es gleich übersetzt ist bei euch. Mam nadzieję, że tak samo jest przetłumaczony, jak też i u mnie. Lies mal Vers 12. Przeczytajmy wiersz 12. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział.